takie, żeby przyjechać po konkretne narzędzia, po konkretną wiedzę sprzedażową, która pozwoli mi skutecznie komunikować się z potencjalnymi moimi idealnymi klientkami, dotrzeć do nich, no i móc w taki odpowiedni sposób zakomunikować im, co sprzedaję, jak im pomagam. Bardzo chciałam w ogóle zobaczyć, co to jest ta sprzedaż. Ja na co dzień jako dentysta pracuję w gabinecie, to już mam totalnie obcykane, jak rozmawiać z pacjentami. Przede wszystkim mam moje atrybuty, które mi pomagają w sprzedaży, a teraz chcąc być głębiej do sieci, nie mam pojęcia, jak to zrobić. Chciałam w ogóle zobaczyć, z czym to się je, o co w tym chodzi i jak to w ogóle ugryźć. Moje oczekiwania względem szkolenia mistrz sprzedaży były ogromne. Kamila jest mistrzem sprzedaży, także wiedziałam, że na tym szkoleniu nie będzie lania wody, ale będą takie konkretne rady, które będzie można wprowadzić od razu w życie, tak aby jeszcze wznieść mój biznes na wyższy poziom sprzedażowy. Ja to szkolenie już zrobiłam w 2017 roku, tylko tyle, że wiadomo, że wtedy byłam na początku dopiero mojej kariery biznesowej. I wtedy pamiętam, że jechałam na to szkolenie z takim oczekiwaniem, że dowiem się po prostu jednej takiej magicznej rady sprzedażowej. I wiadomo, że tutaj wchodzą już też przekonania, jeśli chodzi o sprzedaż, prawda? Także tutaj sprzedaż to nie jest coś, żeby wcisnąć pacjentowi, klientowi, ale żeby zaspokoić jego marzenia, żeby spełnić jego oczekiwania, marzenia, rozwiązać jego problem. Także tutaj już to oczekiwanie, przekonanie, co to jest faktycznie sprzedaż. Także to u mnie zmieniło całkowicie postrzeganie sprzedaży i dlatego pokochałam sprzedaż. Także teraz moim oczekiwaniem jest jeszcze wznieść wyżej tą umiejętność sprzedażową na wyższy poziom, z tego względu, że wiadomo, świat się zmienia, sytuacja polityczna się zmienia, sytuacja covidowa, także nie trzeba zostawać na tym samym poziomie, tylko po prostu się rozwijać i iść dalej również z umiejętnościami. Chciałam zwiększyć sprzedaż, sprzedaję kursy online, ale miałam nadzieję na to, że ta skala się zwiększy po tym szkoleniu. No i też, że poradzę sobie z takimi obawami co do sprzedawania. Zdecydowanie, że kontakty i bliskie znajomości z innymi to jest najważniejsza rzecz w biznesie i w tym, żeby dobrze sprzedawać, żeby po prostu mieć wsparcie innych osób i to, żeby dobrze rozmawiać z klientami, ale to już drugie. Powracanie do klientów, którzy już od nas nie odeszli, ale którzy korzystali z naszych usług kilka na przykład miesięcy temu, tak aby zrobić ten follow-up, to będzie na pewno i bardzo miłe dla tego odbiorcy, ale to po prostu jest również kontynuowanie i wzniesienie jeszcze na wyższy poziom naszego biznesu, naszej osoby, czyli profesjonalność. Jedno najważniejsze to, że wychwyciłam swoje błędy i wiem już, co mogę poprawić, żeby skutecznie komunikować się z potencjalnymi klientkami i żeby mówić w taki sposób, który też będzie dla nich zrozumiały i który pomoże mi po prostu skutecznie pomóc. Najfajniejsza była informacja zwrotna, czyli w momencie, kiedy coś tłumaczyłam, czym się zajmuję albo co sprzedaję, to ta reakcja na twarzy ludzi, że oni czegoś nie rozumieją, o czym ty do mnie mówisz, albo mów krócej. To jest dla mnie ważne, to rozumiem, to powoduje, że tobie ufam, to było najfajniejsze. I to jest też coś, czego nie mamy przy innych kontaktach, kiedy rozmawiamy faktycznie z klientem, on nam aż tak szczerze nie powie, ale też tego nie ma w kursach online, no bo myślimy sobie, że fajnie nam to wychodzi, ale nie mamy tej informacji zwrotnej, że można jeszcze coś poprawić, albo że to jest niezrozumiałe. Z pewnością pomoże mi zwiększyć sprzedaż moich produktów i usług, a także pomoże mi w lepszych efektach pracy mojego zespołu, ponieważ ja chcę przekazywać moją wiedzę kobietom, z którymi współpracuję i to też pomoże im osiągać lepsze rezultaty, przez co ja także będę bardziej skuteczną osobą. I na pewno bardzo ważną rzeczą, którą się dowiedziałam, są to prosy, czyli znalezienie kolejnego biznesu, z którym mam wspólnego klienta, tak żeby nie przepalać nie wiem, na przykład pieniędzy na reklamy, bądź kierować moje treści do osoby, które nie są zainteresowane tym tematem, czyli konkretnie uderzam z informacją do osób, którym mogę pomóc, a nie tak
przypadkowych osób. Przede wszystkim przemyślałam sobie raz jeszcze, kim są moje grupy docelowe i być może tutaj nastąpi pewna zmiana, ale też sam ten proces sprzedaży był tak konkretnie omówiony, dzięki czemu zobaczyłam, że niektóre punkty wypełniam fajnie, ale o niektórych rzeczach zapominam, zaniedbuję i naprawdę można bardzo dużo więcej zrobić w tym temacie, więc tutaj na pewno jeszcze pododaję różne elementy. No i wierzę, że to się przełoży na moją sprzedaż i wierzę, że ten cel, jaki miałam na ten rok, jest naprawdę w zasięgu, jeśli się zacznie działać, więc czekam na te efekty. No myślę, że to będzie taki deal breaker, bo będę przede wszystkim wiedziała, jak to ugryźć, jak wejść w ogóle w ten świat, jakie produkty przygotować, jak te produkty przygotować do sprzedaży, tak żeby klienci byli zadowoleni i ja też, żebym mogła naprawdę z wielkim sercem i radością im to sprzedać, ale tak, żeby oni wiedzieli, że to jest dla nich zysk, bo ja to wiem, że to jest dla nich zysk i wielkie eksperycie. Okay? No dlaczego nie? To w ogóle sobie nie wyobrażam nie wziąć, bo można naprawdę wiele zyskać. Nic nie tracisz przy takim konkursie, a możesz być ze strefy komfortu, mi się to udało. W zeszłym roku nie wzięłam udziału w konkursie i nie wygrałam, a w tym roku wzięłam i wygrałam i tylko zyskałam naprawdę wspaniałe nagrody, szkolenie, kolacje i wielkie wsparcie. Także dziękuję. Przede wszystkim dlatego, że tutaj nie można stracić, można tylko zyskać. To, co ja zyskałam, to na pewno poszerzyłam swoją strefę komfortu, poznałam niesamowite, cudowne osoby. No i też wygrałam wspaniałe, bardzo, bardzo wartościowe nagrody, więc można tylko zyskać. Zachęcam serdecznie. Nie wziąć udziału w konkursie to jest tak, jakby wykorzystać jakąś szansę. Normalnie w życiu mamy tak, że musimy wykazać inicjatywę. Czy to pracując na etacie, żeby nam dali podwyżkę, jakąś szansę, żeby przekonać kogoś do jakiejś idei. Więc to jest samo życie, żeby po prostu spróbować. Albo tak samo w biznesie. Masz tyle i jesteś tym, co sobie wypracujesz poprzez tą inicjatywę swoją. Czyli, a tu jest jeszcze ten plus, że nie tylko musisz sobie sam stworzyć okazję, tylko Kamila tobie stwarza okazję. Czyli masz konkurs, tylko weź w nim udział. Warto brać udział z wielu powodów. Już zaczynając od tego właśnie nawet pomyślenia, od rozpisania swoich celi, z tego względu, że jak już pomyślimy, zapiszemy, musimy to głośno powiedzieć, później analizujemy, jak to brzmi, czy jesteśmy z tym spójni z tym naszym celem. I druga sprawa, później wchodzi oczywiście ogłoszenie tego publicznie, także motywacja, że jak już się ogłosiło, to trzeba, nie można być cienkim waflem i trzeba kontynuować i rozwijać się jeszcze bardziej. No i później oczywiście pomijając już fakt, że można to szkolenie wygrać, spotkać się z taką rakietą biznesu i zobaczyć swój biznes z innej perspektywy. Kamila zadaje takie pytania coachingowe, jakie my sami sobie nie zadamy oczywiście. Także to jest bardzo wartościowe i spotkanie, ale również dla osób, które nie wygrały konkursu. Również są bardzo, bardzo dużo jest wartości z tego względu, że Kamila podarowała nam 5 sesji coachingowych wspólnych, a także spotkanie na żywo. Także czy dla osób, które wygrały, czy dla osób, które nie wygrały, ale brały udział, to uczestnictwo zawsze jest docenione i jest bardzo wartościowe dla wszystkich.